ta jedna miejscóweczka jest przepiękna. Zmieniło się tutaj oczywiście na niekorzyść vanlifersów. Nie wiem, co to za dźwięki dobiegają z tego lasu. Uciekły kiedyś zwierzęta z Exeter. Nie czai za naszymi plecami i nas wrażenie, nikt nie obserwuje teraz. Wrażenie, że nas ktoś obserwuje. Cześć, witamy Was w ten cudowny poranek. Hejka! Przyjechaliśmy wczoraj do Parku Narodowego Dartmoor i korzystając z tego, że jest taka piękna pogoda, cudowne błękitne niebo, idziemy zjeść śniadanie w plenerze. Mamy już co nieco przygotowane, resztę zrobimy na miejscu. No i tam dokładną miejscóweczkę zobaczycie właśnie w tym parku, bo park jest olbrzymi, ale ta jedna miejscóweczka jest przepiękna. Cudowna. Dobra, to co my tu robimy? Mamy jajka, mamy fasolkę, będzie jajecznica. Mamy tak, sałatkę z pomidorami. Tak, a postanowiliśmy Was zabrać tutaj, ponieważ zbliża się już jesień, nostalgia i chcemy łapać te ostatnie promienie słońca. No wrzesień nas zaskoczył, naprawdę, bo temperatury są wyższe niż były, nie wiem, w sierpniu. Także korzystamy jeszcze cały czas z tej pięknej pogody. A w Dartmoor już kiedyś byliśmy, była to nasza pierwsza podróż, znaczy byliśmy wiele razy, ale jest to dla nas takie szczególne miejsce, bo odbyliśmy tutaj pierwszą podróż naszym kamperem, ciapkiem. Jeszcze był nieskończony, film się tutaj pojawi. Tak, jeżeli ktoś nie widział, to koniecznie zobaczcie, jak ciapek wtedy wyglądał. Tak, to były nasze też takie pierwsze kroki filmowo-montażowe. Tak, to był w ogóle pierwszy film z tak zwanej podróży. Ubaw będzie niezły. W każdym bądź razie zabieramy się do pracy. No jeszcze chciałam nadmienić, że troszeczkę się tu zmieniło od tego czasu, bo no, zabieramy się do pracy. Nika, proszę, dyrektorka. Patelnia. Okay. Podpalaj gaz. Zmieniło się tutaj oczywiście na niekorzyść vanlifersów, dlatego że jest mnóstwo tutaj takich parkingów w polu takich zatoczek i wszędzie teraz są znaki, że nie wolno zostawać na noc. Nie wolno parkować motorhome'ami, tak? Tak. Do tego jeszcze większość z tych parkingów jest płatnych. Po prostu parkingi w szczerym polu. I trzeba niestety płacić za nie. My przyjechaliśmy tutaj na ten zbiornik. Farnworth Reservoir. Taka ciekawostka, że woda stąd zasila miasta takie jak Exeter, Brixton. Torki. I Torki też. Teraz wiem, dlaczego taka dobra woda jest w Torki. Mięciutka jest. W ogóle zero kamienia na tych... Tak, mięciutka na kranach. I no, w ogóle nie śmierdzi żadnym chlorem. No ale jak pochodzi stąd, no to... Nie wzięliśmy oliwy, więc... Na masełku. Oczywiście, jaka muszą być na masełku. Też nam pisał w komentarzach, że masło jest zdrowe. A niektórzy mówią, że masło jest niezdrowe. Także... Ja tam jem, ale tylko naturalne, nie żadne tam jakieś margaryny. Ja słyszałem, że ma dużo cholesterolu, a ze względu na to, że miałem ostatnio na badaniach bardzo wysoki cholesterol, nie wiadomo skąd, ograniczam to masło, ale dzisiaj zjem jajecznicę z masłem. Trudno. Znaczy trudno, no ja kocham masło, ja ciężko to przeżywam, że nie mogę jeść masła. Jajecznica już jest prawie gotowa. Taka ścięta lekko jak sam raz. Nie wiem, jaką wy lubicie. Dajcie znać, czy lubicie taką właśnie mocno wysmażoną, czy taką lekko rzadką. Lekko rzadką. Także już ją odstawię, a w międzyczasie... Ojejku, okulary mi spadły, poprawiliśmy. Słaby z ciebie, Makłowicz.
No, chyba tak. Podgrzewamy fasolkę. No i co? Będziemy jeść z garków, bo nie mamy talerzy. No to wygląda. Nie jest tutaj daleko, ale nie chciało nam się już brać. Are you okay? Oh, lovely. Przypomniał nam się patent Olgi Iniakiego, czyli zamiast talerzyków po prostu ręczniczek papierowy. Bez zmywania. Pozdrawiamy Olga Iniaki. Tam, jak nas oglądacie. No dobra. Dawaj, jemy. Ślinka tak. Im ciekła. Przeszła tu cała ekipa i po prostu patrzyli z lekką zazdrością. Dartmoor Park jest jedynym miejscem w Anglii, gdzie możemy legalnie rozbić namiot maksymalnie do 3 dni. I no nie ma prawa nas nikt przegonić, aczkolwiek jeżeli mamy oczywiście znak na polanie, że no camping, czyli nie można rozbijać namiotów, no to wtedy nie można. Ale generalnie wszędzie można. Tutaj nawet niedaleko, jak jechaliśmy samochodem, to mijaliśmy jakąś rodzinkę, rozbijali namioty i słuchajcie, to nie były namioty dwójeczka jakaś czy jedyneczka, tylko to był olbrzymi namiot, nie wiem, 5-osobowy. A wokół tego zbiornika jest wiele fajnych właśnie takich miejsc piknikowych. Są stoliki, ławeczki, także można sobie odpocząć, zjeść. No i fajnie spędzić czas. A tak. Poza tym, kolejnym plusem tego miejsca jest cisza. Wczoraj jak tutaj przyjechaliśmy, po prostu była taka cicha, taki cichy wieczór. Siedzieliśmy sobie właśnie tutaj nad jeziorkiem. Cudownie. Spaliśmy prawie 12 godzin. Tak, no to pokazało tylko, jak byliśmy wycieńczeni po prostu, no ale... Byliśmy zmęczeni, przeszliśmy sobie wokół właśnie tego zbiornika wodnego. Tam jest dalej tama. No i ta tama zatrzymuje tą wodę, przepuszcza no tyle, ile potrzeba. Tak, a po śniadanku zabieramy Was na hiking, ponieważ jest tutaj kilka magicznych miejsc, które chcemy Wam pokazać. No, a teraz już przestajemy gadać, bo w końcu musimy zacząć jeść, bo nam wystygnie. Tak. Life is a winding road, no telling where it goes, driving through days and nights, won't stop the traffic. Nie wiem, co to za dźwięki dobiegają z tego lasu, ale brzmią jak jakieś rykowisko. No ale łosi to tu nie ma, na pewno w tym lesie. Pewnie jakieś krowy. Po lesie sobie spacerują. Bo lasy w Dartmoor są tak piękne, że nawet krowy chcą w nich chodzić. Za bardzo nie wiemy, co się dzieje w tym lesie. Podejrzewamy, że krowy gdzieś uciekły z pastwiska. Ktoś nie zamknął tej furtki, którą widzieliście tyle razy już na naszych filmach, jak się przechodzi z jednego pola na drugie. No i gdzieś tam spacerują sobie po lesie, zażywają turystyki. Tak, wspominaliśmy o tej błogiej ciszy, a tu po prostu taka sytuacja jak w jakimś parku jurajskim. No ja się czuję jak na planie filmowym Stevena Spielberga. Jurassic Park. Nie wiem, czy pójdziemy w ogóle na hiking, bo jak tam jakieś stado dinozaurów hula, to... A mówiłeś o tej historii, którą ci kolega opowiadał, że kiedyś... Tak, ale to powiem później. To wam powiem później, bo tu jest taka ciekawa historia związana z dzikimi bestiami, zwierzętami, ale to później. Może to te. Mam nadzieję, że nie. Dobra, zbieramy się, Monika, i idziemy. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Trochę taki bałagan. Muszę trochę tutaj poukładać ten nasz schowek. Tutaj niestety muszę włożyć jeszcze takie dodatkowe kartusze do mojej kuchenki, tej, której używam w ciężarówce, a musimy jeszcze troszeczkę wody dolać. Mam taki dodatkowy zbiornik. To jest nasz zbiornik, z którego cały czas czerpiemy pitną wodę. No do góry, bo ci spada. No bo nie widzę, bo mi wsadziłeś tą butlę tu na tak samo. Jeszcze tylko włożyć fotele i jesteśmy gotowi. You've been gone.
opowiedz, Paweł, teraz tą historię, którą zaczęliśmy przy śniadaniu, o tych szalejących zwierzętach tutaj w lesie. No właśnie, mój kolega kiedyś pracował z Anglikiem i ten Anglik zapytał się, co robimy w weekend. No i Branko mu powiedział, że jedziemy do Dartmoor nocować przez jakieś dwie noce. On takie oczy zrobił, jak wy jedziecie do Dartmoor? A on mówi, no tak, no, czy mamy się czegoś bać? On mówi, no tak, no przecież wiecie, że uciekły kiedyś zwierzęta z Exeter, dzikie koty. Zoo. Do tego właśnie parku. I podobno tutaj atakowały ludzi. Przez jakiś czas ten park był zamknięty, bo musieli złapać. Zwierzęta tu grasowały, tak. Że mamy nadzieję, że nie ma już ich ani ich potomków tutaj w tym lesie. Dokładnie, mam nadzieję, że nikt się nie czai za naszymi plecami i nas wrażenie, nikt nie obserwuje teraz. Że nas ktoś obserwuje. No przestań. Zaraz to jakiś sierściuk wyleci zmutowany i dopiero będą jaja. Nie, historia jest autentyczna, bo sprawdzałem na internecie, tylko że zapomniałem, co to za koty były. No, ale taka ciekawostka. Jak widzicie, jest tutaj wiele takich fajnych spotów, gdzie można by było sobie fajnie stanąć kamperem w środku lasu. Niestety wjazd do tego lasu jest teraz zagrodzony. Wszędzie stoją właśnie takie nowe drewniane bramki i no nie można wjechać tu do środka. I wydawałoby się, że to jest minus, ale stwierdziliśmy z Pawłem, że no to jest jednak plus, bo idziemy już dosyć długo i nie ma tutaj prawie w ogóle ludzi, bo nikomu nie chce się aż tak daleko iść. No i nie jeżdżą żadne samochody, więc jest cisza, spokój, tylko szum lasu, śpiew ptaków, strumyk, no i jest po prostu super. Kolejną rzeczą jeszcze, dlaczego tutaj jest tak mało ludzi, jest dojazd. Bardzo ciężko tu dojechać. Wąskie drogi, wąwozy, wystające kamienie z krawędzi dróg. No... Nie ma praktycznie asfaltu, droga jest wyboista i pełna dziur. No ja siedziałam jak na szpilkach, jak tu jechaliśmy, cały czas zahaczaliśmy o jakieś krzaki. Na szczęście ciapek nie jest jakoś za bardzo podrapany. Nie, jest ok. Ale właśnie dzięki temu nie ma tu takiego spędu, jak gdzieś na obrzeżach tego Parku Narodowego, gdzie przyjeżdża mnóstwo ludzi. Także cieszmy się tym spokojem. I jeszcze raz to podkreślę, jest to najlepsza miejscówka w Anglii, na jakiej byliśmy. Najlepsza miejscówka. Doszliśmy do celu. Tak naprawdę nie mówiliśmy Wam, gdzie idziemy. Jest to magiczne miejsce, Fernworth Stone Circle, czyli taki kamienny krąg, który jest tutaj od około 5000 lat. Nikt tak naprawdę nie wie, skąd w Anglii wzięły się te kamienne kręgi. Dalej jest to tajemnicą. No ale ponoć jest tutaj taka dobra energia. Nawet przyszły tu dzikie konie, więc idziemy zażyć tej energii. Może ktoś z Was wie jakąś teorię na temat tych kręgów, to dajcie znać w komentarzach oczywiście. Nie wiem, Monika, ale tu chyba miały miejsce jakieś rytuały, zobacz na to. Tak, jakiś wianek. O, tu jest jakaś tabliczka. Thank you. Thank you? Aha. Może jakieś zadośćuczynienie za coś? Może. Tam ktoś palił ognisko. No, jakie słodkie koniki. No. Myślisz, że mogę sobie przysiąść na tym pięciotysięcznoletnim kamieniu? Wydaje mi się, że jak najbardziej. Mój wielofunkcyjny plecak. Przez twój zadek przejdzie energia do twojej głowy. O, przechodź energia przez mój zadek. Może niepotrzebnie tą gąbkę położyłam, bo to izoluje. Napełnieni już tą energią i mocą, wracamy do vana. Tak.
Czeka nas trochę pracy. Chcemy rozpalić ognisko, więc Paweł będzie musiał nazbierać chrustu. A ja w tym czasie będę robić obiad, także... Czyli wracamy do korzeni. W związku z tymi doświadczeniami prehistorycznej energii, podział obowiązków. Tak. Jak widzicie, Paweł idzie na polowanie, pod drzewo, Monia gotuje. Mężczyzna do lasu, kobieta do garów. Ja już zaczynam robić obiad. Mam kurczaka, takie łódka bez kości. No i robimy go po marokańsku. Z marokańską przyprawą do kurczaka. I mamy jeszcze kiszone cytrynki. Także trochę oliwy. To jest miks przypraw do kurczaka. Tak, jest tutaj chyba z kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt różnych przypraw. Nawet nie jestem w stanie ich wymienić. Ale jest szafran, te małe włoski takie, jest kurkuma, pieprz, no, anyż, imbir, wszystko, wszystko. Jeszcze dodam tego sporo. Obiadek już zaraz będzie gotowy. Monika super tutaj to robi, a ja jeszcze jestem w lesie. No, dokładnie. Jeszcze nie jesteś. No prawie. No, już powinieneś być w lesie i zbierać drewno na ognisku. Dokładnie, także zawijam się i lecę. O, w sumie nie musiałem daleko iść, bo tu jest niedaleko drzewo przewrócone, a te liście będą dobre na rozpałkę. Wszystko jest suche. Jak słyszycie, dobrze się będzie palić. Zaraz pójdę tam do lasu. Coś grubszego trzeba nazbierać. Mnie jest tu cokolwiek znaleźć. Gałęzie poobcinane, suche. Na takiej wysokości, do której mogę dostać, a... Znalazłem. Kompletnie sucha odnoga. Już nawet tu jest trochę popękana. A będzie moja. Matt. Matt make fire with us today and looks like he knows what to do. It's perfect. You have a lighter? Yeah, we have lighter, yeah. Got it? There it is. Well done. Dobra, ognisko rozpalone, nie było to łatwe. Posiedzimy sobie teraz z Moniką, z Oszem i z Matem pięknie nad tą wodą, a widzimy się jutro rano. Chcemy troszeczkę Wam rzeczy powiedzieć na temat przedostatniego filmu, komentarzami, które pojawiły się pod tym filmem odnośnie naszej podróży. No i zapadnie już ostateczna decyzja, gdzie jedziemy. Nie, Monia? Także do jutrka. Kolejna cicha i spokojna nocka za nami. Jeszcze raz powtórzę, że jest to najlepsza miejscówka w Anglii, na jakiej byliśmy. Zdecydowanie. Cudowny wieczór przy ognisku wczoraj spędziliśmy, no i wyspaliśmy się wyśmienicie. Aż żal stąd odjeżdżać. No, ale a propos naszej podróży. Dziękujemy Wam bardzo za wszystkie komentarze w filmie, w przedostatnim filmie. Cieszymy się, że popieracie tą podróż przez Włochy, Grecję do Turcji. Bo właśnie w taką podróż jedziemy. Podjęliśmy już tą ostateczną decyzję. No niestety nie udało nam się załatwić wszystkich formalności w związku z wyjazdem do Algierii. Tak. Na pewno tam chcemy pojechać. Odkładamy tą po prostu podróż w czasie.
Pewnie pojedziemy tam za rok. Mam nadzieję. No a teraz zabrakło po prostu tego czasu. Czasu, tak. No i to, że jesteśmy oddzielnie, też jest problematyczne, żeby się udać do konsulatu w Londynie. Ta odległość jednak troszkę też nam przeszkadzała. Tak, nie mamy takich możliwości, więc no nic straconego. Cieszymy się na tą podróż. Także za 2 tygodnie już ruszamy. Dajcie łapkę w górę, tak na zachętę. No i co? Żegnamy się już z Wami. Widzimy się za tydzień. Serdecznie Was pozdrawiamy. Życzymy Wam miłego wieczorku. Trzymajcie się. Hej. Hej.